to jest już na głowie samorządu, czyli przynajmniej raz na jakiś czas nasze korytarze zamieniają się w zabawę. Czyli jest nagłośnienie, startują, leci muzyka. Myślę, że teraz to zupełnie inaczej wygląda. Na Antoniego Osuchowskiego można liczyć. Tak jak kiedyś na patrona, niesamowitego człowieka, którego odświeżyliśmy pamięć, wielkiego społecznika, adwokata i... Człowieka samodzielnego, ale też potrafiącego współdziałać w grupie. Tak, i to bardzo mocno. Ja pamiętam, kiedy jeszcze dyrektor Czupryna wprowadzał w ranking, to były lata 90., byliśmy jedyną szkołą, która była w perspektywach w rankingu. To jest fajny most między tym tak zwaną sterowalnością od planu lekcji, zajęć, przyniesienia, usprawiedliwienia, zgody na wcześniejsze wyjście, do całkowitej samosterowalności.